jako 19-latek przechodząc na zawodowstwo postawiłem sobie taki plan, taki cel. Mam już Mistrzostwa Europy, ale powiedziałem sobie, że Europa to za mało. Chcę, by kiedyś moi wnukowie, prawnukowie, żeby mówili: a pamiętasz, był kiedyś taki dziadek Mateusz? On był mistrzem świata zawodowców. Myślę, że jestem pięściarzem sprytnym, bardziej używającym głowy niż mięśni. Taki pięściarski lis, tak bym siebie trochę scharakteryzował. Boks nauczył mnie przede wszystkim szacunku. Szacunku do siebie, do drugiego człowieka. No to jest właśnie takie piękne, że z całej siły walimy się po twarzach, po całym ciele, a później jednak po walce przybijamy sobie piątki. Pokazujemy, że to jest może brutalny sport, ale jednak sport. Master będzie w dobrej formie, będzie agresywny, będzie dobrze operował lewym prostym, będzie dobrze obijał tułów i będzie chciał kraść po kolei każdą rundę. Być może w którymś momencie uda się zaskoczyć rywala i skończyć to przed zaplanowanym ostatnim gongiem. Z każdej grupy w Polsce spróbowałem chleba, no i na deser zostawiłem sobie na Knockout Promotion. Mam lat 33. To jest dobry wiek, by spróbować w życiu czegoś nowego. To jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie i myślę, że razem z tą grupą osiągnę sukces.